Motywem ataku w katowickiej dyskotece był prawdopodobnie zawód miłosny. 27-latek, który zaatakował nożem pracownicę klubu, został aresztowany. Chwilę po ataku próbował popełnić samobójstwo. Mężczyzna i zaatakowana kobieta się znali. 27-latek usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa. I choć to kobieta została kilkukrotnie raniona nożem, to 27-latek wymagał hospitalizacji. Do groźnej sytuacji doszło 16 marca w jednym z klubów nocnych w centrum Katowic. Z uwagi na stan zdrowia podejrzewanego, jego przesłuchanie było możliwe dopiero teraz. Policja w śledztwie bada kilka wątków, w tym najbardziej prawdopodobnym jest wątek miłosnego zawodu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 27-letni mężczyzna ugodził kilkakrotnie 26-letnią pracownicę lokalu. Kiedy kobieta wyrwała się i wybiegła z pomieszczenia wołając o pomoc, mężczyzna targnął się na swoje życie. To on doznał cięższych obrażeń, konieczna była hospitalizacja, a także operowanie mężczyzny. Kobieta, która została również przewieziona do szpitala, po kilku godzinach została z tego szpitala wypisana. Mimo to 27-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. I jeszcze w poniedziałek został zatrzymany na terenie szpitala, w którym przebywał, i aresztowany tymczasowo na 3 miesiące. Teraz w sprawie zostaną przesłuchani świadkowie. Wiadomo, że poszkodowana kobieta jest obcej narodowości. Zlecono również sporządzenie opinii sądowo-psychiatrycznej napastnika. Tutaj krew została zabezpieczona do badań i tu też będziemy czekać na opinię biegłego toksykologa, czy mężczyzna był pod wpływem jakichś środków. W sprawie wciąż gromadzony jest materiał dowodowy, w tym zabezpieczane nagrania z kamer monitoringu. Podejrzewany o usiłowanie zabójstwa 27-latek to mieszkaniec województwa śląskiego, który znał wcześniej swoją ofiarę.